Michał Nowak, zapraszam na sport. Siatkarki Moja Radom Kiradom w najbliższy weekend rozpoczną rywalizację w pierwszej rundzie fazy play-off Tauron Ligi. Rywalem będą PGE Rysice Rzeszów. Podopieczne Jakuba Głuszaka fazę zasadniczą zakończyły na 6. miejscu. Można mówić o lekkim niedosycie, bo z jednej strony Radomianki potrafiły walczyć i wygrywać z wyżej notowanymi zespołami, ale przytrafiały się też im porażki z zespołami, które w tabeli plasowały się niżej. W pierwszej rundzie fazy play-off Moja Radomka Radom zmierzy się z PGE Rysicami Rzeszów, czyli ekipą, która zajęła 3. miejsce w fazie zasadniczej, notując 17 zwycięstw i 5 porażek. Radomka miała z kolei bilans 11 wygranych i 11 przegranych. Pierwszy pojedynek w fazie play-off rozgrywek Tauron Ligi zaplanowany został na sobotę 23 marca i rozegrany zostanie w Rzeszowie. Rozpocznie się o godzinie 20:30. Drugie starcie odbędzie się w Radomiu w hali Radomskiego Centrum Sportu w środę 27 marca o godzinie 17:30. Rywalizacja trwa do 2 zwycięstw, a więc jeżeli po 2 spotkaniach będzie remis 1-1, to trzeci decydujący mecz rozegrany zostanie w Wielką Sobotę, czyli 30 marca o godzinie 13 w Rzeszowie. W połowie lipca Przysucha ponownie stanie się stolicą polskiej siatkówki plażowej. Orlen Beach Volley Tour PKO Przysucha 2024. Pod taką nazwą odbędą się tegoroczne zmagania. Organizatorzy zapowiedzieli imprezę na 12-14 lipca 2024 roku. To będzie już 9. edycja turnieju siatkówki plażowej w Przysusze. Spodziewamy się najlepszych zawodników, zawodniczek, także spodziewamy się, że ktoś pewnie przyleci z zachodu czy z Ameryki do Europy, będzie się chciał przygotowywać przed igrzyskami. To będzie taki termin, że 2 tygodnie przed igrzyskami, także liczymy na pary zagraniczne, które będą się chciały sprawdzić, zaklimatyzować w europejskich warunkach. Liczymy, że właśnie takie pary wystąpią w turnieju siatkówki plażowej w Przysusze na plaży Topornie. Też nie będziemy ukrywać, że liczymy na polskie pary, na te pary, które pojadą na Igrzyska Olimpijskie, no i także nie będziemy ukrywać, liczymy na Michała Koryckiego, który się wywodzi z Przysuchy, także bardzo by nam zależało, żeby właśnie on też był na podium w tym turnieju. Sam turniej siatkówki plażowej to jednak nie wszystko. Tradycyjnie w Przysusze będzie też moc atrakcji dla całych rodzin. Teren nad Zalewem Topornia na 3 lipcowe dni zamieni się w miasteczko sportu. Nie zabraknie treningów z gwiazdami, animacji czy zajęć ruchowych, które mają zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia. Będzie też charytatywny mecz gwiazd. To jest świetna promocja tej południowej części Mazowsza, samej Przysuchy, całego powiatu. Wspaniałych miejsc, tak jak Zalew Topornia. I to jest rzeczywiście święto sportu, które trwa kilka dni tak naprawdę. Tam tworzenie choćby miasteczka sportu jest bardzo ciekawą formą zachęcania młodzieży do aktywnego spędzania czasu, do aktywności sportowej, całe rodziny, więc kilkanaście tysięcy osób się przewija i myślę, że to już na stałe się wpisało w ten kalendarz imprez. Samorząd województwa mazowieckiego od 6 lat wspiera imprezę w Przysusze. Jednym ze sponsorów tytularnych oprócz Orlenu będzie też PKO Bank Polski. Stawiamy na siatkówkę. To jest tak niezwykle mocny sport, który w Polsce się rozwija znakomicie, że trudno byłoby, aby PKO Banku Polskiego tutaj nie było. Czynimy to z dużym zaszczytem i honorem i po raz kolejny wiemy, jak bardzo ważne jest to wydarzenie tutaj też na rynku lokalnym, a nasz bank bardzo intensywnie wspiera wszystkie inicjatywy lokalne w całej Polsce. Trzydniowy turniej siatkówki plażowej to dla Przysuchy prawdziwe święto. Jedyne wydarzenie w skali kraju, którego możemy być gospodarzem i współgospodarzem, to jest święto piłki plażowej. Mnóstwo gwiazd, mnóstwo kibiców, świetna atmosfera, a jednocześnie możliwość spędzenia czasu dla rodzin. Nie tylko mieszkańców Przysuchy, ale również wszystkich gości, którzy tu przyjeżdżają. W ubiegłym roku do rywalizacji w Przysusze przystąpiło 45 duetów siatkarzy i 34 duety siatkarek. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.